Umówiłem się tutaj z jedną z osób po to, że na to, że po 15, proszę o 15, po 15 minutach, żeby mi dać sygnał, że przechodzimy do najważniejszej części. Bo było tak, że kiedyś wygłosiłem najważniejszą część, tą nie najważniejszą część się skończył czas. Dobrze, trochę skrócę, żeby mieć może później czas na powtórzenie. Moje wystąpienie chciałbym poświęcić tematowi pocałunków liturgii. I do tego tematu możemy podejść z pewnością na wiele sposobów, ale wymieńmy przynajmniej takie wybrane trzy. Po pierwsze, takie podejście bardzo analityczne w zakresie rytuału Kościoła. Po drugie, podejście badawcze na poziomie historii kultur. I po trzecie, podejście teologiczne i duchowe. To jest właśnie to najważniejsze. W takich trzech wymiarach przedstawimy temat, mając nadzieję, że to będzie ciekawe i dobre. A pod tytuł tego wykładu, którego tutaj nie zamieściłem, ale myślę, że będę do niego właściwie bez przerwy nawiązywał, moglibyśmy go tak tutaj napisać na tym drugim pustej części. Od zmysłów do serca. Albo od zmysłów do ducha. Pierwsza część. Rytuał Kościoła. Już pobieżny przegląd ksiąg liturgicznych, zarówno posoborowych, jak i przedsoborowych, pokazuje pokaźną liczbę pocałunków w liturgii i w tradycji Kościoła. Mamy zatem ucałowanie stuły przez kapłanów przed nałożeniem jej na ramiona. To jest gest typowy dla starej liturgii. Dzisiaj kapłani tak go wykonują w zakrystiach. Ucałowanie ołtarza na początku i końcu celebracji. Ucałowanie księgi Ewangelii przez czytającego lub przez biskupa. Pocałunek pokoju, słynny pocałunek pokoju, o którym dzisiaj będzie dużo. Mówię w cudzysłowie pocałunek pokoju, bo dzisiaj nie ma żadnego pocałunku pokoju, jest znak pokoju, prawda? Mówimy znak pokoju. Ucałowanie nowo wyświęconych przez biskupa podczas obrzędu święceń, ucałowanie stóp w czasie obrzędu mandatum, czyli Wielki Czwartek, w czasie obmycia nóg. Tylko to ucałowanie stóp, ja nie będę w to wchodził, ono już nie funkcjonuje w nowej liturgii. Kapłani i biskupi dalej całują stopy tych osób, które są w tym obrzędzie włączone, ale ten pocałunek właściwie tam go nie powinno być. Ucałowanie krzyża podczas adoracji wielkopiątkowej przez kapłanów i wiernych, ucałowanie nowych zakonników podczas profesji zakonnej. I oczywiście wszystkie te dodatkowe pocałunki, które w świecie religijnym, tradycyjnym posiadamy, na przykład pocałunki składane na figurach i obrazach, ucałowanie relikwii, zwłaszcza z okazji świąt patronalnych, całowanie medalików, krzyży po poświęceniu i przy nakładaniu, codzienne ucałowanie szkaplerza i inne pocałunki zachowane w tradycji religijnej. Ludzie całują koronkę, czyli różaniec, księgę liturgii godzin, obrączki ślubne przed nałożeniem, też tego nie ma w obrzędzie. Ucałowanie ręki biskupa albo pierścienia z relikwiami i ucałowanie ręki kapłana w dniach jego święceń. A więc znak pocałunku jest dość szeroko używany w liturgii i możemy z góry założyć, że jest to coś ważnego, jest to jakiś ważny gest w sferze tego, co nazywamy językiem ciała albo mową niewerbalną. Jednakże w tej całej gamie różnych pocałunków nie ma pocałunku drugiej osoby. Nie ma pocałunku najprostszej formie, więc dwojga osób, które składają sobie pocałunek. Wydaje się, że w liturgii jest on praktycznie nieobecny. Naprawdę jest praktycznie nieobecny. Jak to się stało, że całujemy przedmioty, sprzęty, obrazy, ale nie oblicze drugiego człowieka? Aby spróbować to zrozumieć, dlaczego po prostu się nie całujemy w kościele, na przykład nawet podczas tak zwanego pocałunku pokoju, prześledźmy bardzo tak pobieżnie historię pocałunku rytualnego. Tu będziemy przechodzili właśnie do drugiej części, a więc na poziom badań kultur i religii. Kiedy patrzymy na pocałunki w kulturach i religiach, to w zasadzie można powiedzieć, że chodzi o pocałunek uszanowania. Starożytne ludy Bliskiego Wschodu całowały dłonie i szaty świętych wyobrażeń. Starożytni Grecy, święte drzewo dębowe poświęcone Zeusowi na wyspie Egina. Żydzi całowali przy wejściu do domu i przy wyjściu mezuzę na zdjęciu, czyli taki zwitek pergaminu z fragmentem Tory z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 6, może pamiętamy. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym, będziesz miłował Pana Boga Twego z całego swego serca i w dalszej części
tego fragmentu mamy słowa: wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. I Żydzi do dzisiaj używają tej mezuzy, całując ją i czyniąc gesty uszanowania. Chrześcijanie całują Księgę Ewangelii, ołtarz, dłonie szafarzy, a w niedawnych czasach był słynny także obraz, zwyczaj papieża Jana Pawła II, który całował ziemię narodów, które odwiedzał. Ale także i muzułmanie pocałunkami czczą ściany meczetów, młodzi całują dłoń nauczycieli Koranu, niektórzy muzułmanie całują Księgę Koranu i skałę Mahometa w Mekce. Jaki charakter mają te pocałunki? Czy są to pocałunki intymne, miłosne? Jednak raczej nie. Są to pocałunki serdecznego, ale uszanowania, pokornego uszanowania. Widać to właśnie w tej formie. Składa się je nie na ustach bliźnich, lecz co najwyżej na ich dłoniach. Może być też na szacie. W Księdze Jezus z Nazaretu Roman Brandstetter przedstawia scenę, w której jeden z gospodarzy, właśnie gospodarz wesela w Kanie, całuje Jezusa w ramię jako pełne szacunku powitanie przez gospodarza. Po którym to pocałunku szlachetny człowiek całuje też skraj szaty Jezusa. W tradycyjnym żydowskim sposobie uznania i uszanowania mądrości rabbiego Jeszuły ben Józef. No ale przejdźmy teraz do pocałunku w usta. Ten pocałunek przez niektórych, nawet także takich reformatorów w liturgii, proponowany czasami, aby wrócił do liturgii. Może dwa słowa na temat tego pocałunku. Ten pocałunek w zasadzie jest obecny w każdej kulturze i religii. Wyrazem jest intensywnej więzi, szczególnie więzi intymnej, a więc najbliższej i miłosnej. Oczywiście sztandarowym przykładem biblijnym jest oblubieńczy pocałunek z prologu pieśni nad pieśniami Salomona. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość twa przedniejsza od wina. Ale antropolodzy widzą pocałunek, ten pocałunek w usta, właśnie nie tyle w sferze intymności osób oblubieńców, co właśnie intymności pomiędzy matką a dzieckiem. Ponieważ gest ten zetknięcia się ust w sposób naturalny wyraża niezwykłą, a więc zastrzeżoną bliskość, jaka może łączyć matkę i dziecko, czy osoby najbliższe sobie. Gest ten przeniesiony do przestrzeni miłosnej, oblubieńczej, jest przekierowaniem tej samej źródłowej emocji wyrażającej najgłębszą więź na nową relację. Czyli właśnie ta historia, że trzeba teraz pocałunek przenieść, prawda, z matki na żonę, tak? Tą, która później matka może mieć pretensje, bo jest tylko jedna, a żona, prawda, nie. Tak czy inaczej, ten pocałunek właśnie jest przeniesieniem, prawda? Przeniesieniem jakiejś takiej źródłowej, wewnętrznej, pierwszej miłości, którą człowiek doznaje. Ja już nie będę mówił tu o takich szczegółach, jak cała dyskusja antropologów na temat źródła, dlaczego usta, prawda? Przez usta się przekazuje. Jest cała historia dotycząca czerwieni ust, też właśnie w takim przyrodniczym znaczeniu. Jest też oczywiście kwestia karmienia. W różnych sytuacjach przyrodniczych spotykamy karmienie właśnie z ust do ust. Wiemy jednak, że chociaż we współczesnej kulturze zachodniej pocałunek w usta jest znakiem intymnym, mówię zachodniej, współczesnej, ponieważ w średniowiecznej na przykład rycerze całowali się w usta bez problemu, to miało swoje znaczenie, to jednak w kulturze wschodniej pocałunek przez całe wieki nie był i nadal nie jest obwarowany takimi restrykcjami. W zasadzie jest kontynuacją najstarszych tradycji poświadczonych przez źródła wschodnie, tradycyjne, starożytne źródła babilońskie i perskie. To nie znaczy, że wszystkie tradycje wschodnie jednomyślnie akceptowały ten zwyczaj, bo wiemy, że właśnie na wschodzie istnieje ten pocałunek, który jest bardzo rozszerzony, prawda, między nawet właśnie osobami tej samej płci, prawda? Mężczyźni, słynne pocałunki komunistycznych przywódców, to nie była jakaś dewiacja, jakieś szaleństwo, tylko to było właśnie przeniesienie pewnego obyczaju, który panował na wschodnich terytoriach. Co nie znaczy, że wszystkie tradycje wschodnie to akceptowały. Na przykład żydowska tradycja rabiniczna była mu przeciwna, widząc w ogóle w całowaniu takim publicznym niebezpieczeństwo niezdrowej i nieszlachetnej egzaltacji. Preferując umiarkowanie we wszystkim, uważała publiczny pocałunek w usta za postawę nieumiarkowaną i zachowanie niestosowne. Do rabinicznej tradycji pocałunku jeszcze wrócimy, bo ona jest bardzo bliska wrażliwości liturgicznej.
Mamy też pocałunek nieuporządkowany, to już króciutko, czyli pocałunek fałszywy. Pocałunek fałszywy, również pocałunek zdradliwy, pocałunek lubieżny. Jest mowa o tym również w Księdze Przysłów, w innych fragmentach biblijnych. Mamy oczywiście obrazy zdradliwego pocałunku Judasza, który wydaje swojego mistrza. A więc pocałunki stają się rzeczywistością wieloznaczną i dlatego chrześcijanie mają od początku pewien dylemat, które ze znaczeń pocałunku jakoś wewnętrznie zaakceptować. Mowa jest o pocałunku świętym. Mało problematycznym jest pocałunek przedmiotów, szat czy ręki, natomiast pocałunek w usta w zasadzie albo jest czymś bardzo intymnym i zarezerwowanym do najważniejszych relacji, albo ma tendencję stawać się gestem nieuporządkowanym, pożądliwym lub zdradliwym. Ale liturgia chrześcijańska początkowo, jak wiemy, w pierwszych wiekach nie przyjęła jakiejś negatywnej wyobraźni pocałunku i starała się od niej odciąć przez wizję pozytywną. Dlaczego pierwsi chrześcijanie praktykowali to, co święty Paweł nazywa pocałunkiem świętym? Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym, pisze do Rzymian. Chrześcijanie, którzy całują się w imię świętej Trójcy, jak później tłumaczy święty Tomasz z Akwinu, w pewnym sensie przekraczają żydowskie zalecenie zachowania umiarkowanego. Prawda? Chrześcijanie całują się w usta na swoich uroczystych mszach, ale właśnie ich pocałunek pokoju ma ściśle religijne znaczenie, bez żadnych konotacji intymnych. Niemiecki historyk kościoła Stefan Haidt opisuje to dokładnie. Chrześcijanie przekazywali sobie pocałunek pokoju zamkniętymi ustami, niezależnie od płci. Właśnie dlatego, że był to pocałunek święty, pozbawiony implikacji erotycznych. Był pocałunkiem w Panu. O tym liturgicznym pocałunku mamy świadectwo już z II wieku u świętego Justyna w liturgii rzymskiej w IV wieku. I to ciekawe, bo w IV wieku mowa jest, że ten pocałunek rzeczywiście funkcjonuje, osculum pacis, osculum, czyli pocałunek, ale już zaraz właściwie w tym samym czasie, w IV wieku pojawiają się dokumenty, które zakazują pocałunków w pewnych sytuacjach albo je restrykcyjnie obwarowują. Otóż dość szybko ten słynny pocałunek, do którego niektórzy dzisiaj tęsknią, zaniknął z dość prozaicznego powodu. Emocjonalna temperatura miłości we wspólnotach opadła, a lokalne kościoły z grup zaprzyjaźnionych i kochających się braci i sióstr stały się zorganizowaną strukturą społeczną. Z parafiami i rosnącą liczbą osób niecałkiem znanych na zgromadzeniu, niecałkiem znani, pojawiają się osoby, które wreszcie przychodzą na liturgię, przede wszystkim głównie na znak pokoju. Pojawiały się takie osoby, prawda? Stawali głównie, tak, mężczyźni przychodzili na znak pokoju, się pojawiali, stając przy co atrakcyjniejszych niewiastach. I już dosyć szybko konstytucje apostolskie, to już IV wiek, nakazywały, aby ten pocałunek pokoju mężczyźni składali mężczyznom, a kobiety kobietom. Cytat. Diakon zaś zwróci się do wszystkich. Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Duchowni ucałują biskupa, świeccy mężczyźni mężczyzn i niewiasty niewiasty. A więc gest staje się coraz bardziej problematyczny i jest ograniczany, prowadząc do powstania barier przekazywania sobie pocałunku pokoju. Mamy w średniowieczu właśnie to tam obraz Romeo i Julia, prawda, po prawej stronie, a pod spodem bardzo ciekawe liturgiczne urządzenie, sprzęt, który się nazywa osculatorium albo instrumentum pacis, czyli narzędzie pokoju. Widzimy, co można to chwycić ręką, prawda, za ten uchwyt. I to była tabliczka, którą na znak pokoju całowano, przekazując ją sobie z rąk do rąk, aby w ten sposób uniknąć problemów związanych z całowaniem innych obecnych. Niektórzy nie lubią tego, śmieją się z tej praktyki. Ja bym tak szybko się z tego nie śmiał, to nie jest całkiem złe, jeszcze do tego wrócimy. Zwróćmy uwagę, że na oskulatorium mamy twarz Pana Jezusa. Wreszcie w liturgii trydenckiej, powszechnej od XVI wieku, znak pokoju był już tylko zarezerwowany dla celebransa i najbliższych posługujących, to nie na każdej mszy. A co do posoborowej liturgii rzymskiej, znak pokoju przywrócono do codziennych Eucharystii
I ogólna zasada mówi tak. Wypada, aby każdy z umiarem przekazywał znak pokoju tylko osobom najbliżej stojącym. W Polsce znak pokoju jest z ustalenia konferencji Episkopatu Polski wyrażany przez podanie ręki lub skłon głowy w stronę najbliżej stojących. Niektórzy tego nie lubią, niektórzy mają z tym problem. Kwadrans minął. Przechodzę do znaczenia duchowego. Są różne problemy z wprowadzeniem tego pocałunku pokoju. Nawet pracowaliśmy właśnie w komisji nad dokumentem o mszach w małych grupach i była propozycja w tym dokumencie, żeby w małych grupach, kiedy ludzie są właśnie bliscy sobie, ten znak pokoju mógł być wykonywany bardziej serdecznie. Ja byłem zwolennikiem tej właśnie linii, żeby to nie musiało być tylko, prawda, podanie ręki, ale może jakieś przytulenie, które jest po prostu naturalne, ale po konsultacjach z kongregacją musieliśmy się z tego wycofać. Tak. Więc ze świętego pocałunku chrześcijan został taki zredukowany gest pokoju, który niektórym przeszkadza, ponieważ w pewnym sensie nie wyraża tej miłości braterskiej, którą okazywały sobie pierwsze wspólnoty apostolskie. A my za tym tęsknimy czasami. Taką, patrzcie, jak oni się miłują, prawda? Dlaczego znak pokoju nie przetrwał w pierwotnej postaci do dzisiaj? Czy jego brak oznacza jedynie kryzys? I spróbujmy to wyjaśnić, a nawet stanąć w obronie dzisiejszej liturgii na pozór oschłej w tej kwestii. Przechodzimy do trzeciej części, a więc do obszaru teologii i duchowości liturgicznej. To jest mój ulubiony film. Jak się o filmach, to Pasja, w której właściwie film jak film, ale Maryja jest absolutnie najlepsza, jeśli chodzi o ten film. Jest najbardziej ulubiona moja Matka Boża. Zresztą będziemy dzisiaj jeszcze mieli więcej jej. Przywołajmy temat, który jest, myślę, niesłychanie istotny w liturgii. Dostojna powściągliwość. O takiej powściągliwości czytamy w przecudnym opisie w powieści Jezus z Nazaretu Romana Brandstettera, którą teraz wyobraźcie sobie. To jest bardzo piękna, malownicza scena spotkania Maryi z Jezusem. On przybywa do Kany, ona na niego czeka. Spróbujmy się tam odnaleźć, właśnie odczytać, nawet patrzeć na nią, bo bardzo dobrze pasuje do tego, co się tam dzieje. Tam jest taki specyficzny rodzaj czułości, który się nie objawia na poziomie gestów, ale na poziomie intuicji serca. Miriam już od wczesnego ranka kilkakrotnie wychodziła na drogę i patrzała ku wzgórzom Nazaretu, skąd lada chwila powinien nadejść jej syn. Nie było innej drogi z południa do Kany. Z trudem tłumiła w sobie rosnącą niecierpliwość. Wreszcie późnym popołudniem, stojąc na płaskim pagórku, ujrzała z dala schodzące ze wzgórza trzy postacie. A chociaż z powodu zbyt wielkiej odległości nie mogła dojrzeć twarzy, przeczuła, że jednym spośród przybywających jest jej syn. Szła w ich kierunku, szczęśliwa i uśmiechnięta, a gdy odległość między nią a nimi się zmniejszyła, nic już dokoła nie widziała. Ani wzgórz, ani winnic, ani pól, ani dwóch towarzyszy kroczących obok Jeszuły, tylko tę jego twarz, tę smagłą twarz, bliską, a zarazem tak bardzo odległą i utkwione w niej spojrzenie jego czarnych oczu. Wówczas Jezus przyspieszył kroku, ale idąc ku matce, nie wyciągnął do niej dłoni, ani ona nie wyciągnęła do niego swoich ramion, ani nie przywołali się serdecznym słowem. W Izraelu nie było w dobrym zwyczaju ujawnianie uczuć między matką a synem w obecności postronnych ludzi. Jednak tak byli do siebie podobni smukłością postaci, szlachetnym wyrazem twarzy i hieratyczną pięknością ruchów, że nie ulegało wątpliwości, iż właśnie w tym doskonałym podobieństwie rysów i ruchów wypowiadała się cała ich wzajemna miłość i serdeczność. Jezus nisko pokłonił się matce, a Filip i Natanael, którzy zatrzymali się od nich w odległości pełnej szacunku, również nisko pochylili głowy przed niewiastą. Dla mnie jest to niesłychanie piękne zilustrowanie tego, co się dzieje w liturgii Kościoła, która rzeczywiście bywa określana jako chłodna ceremonia, która odeszła od pulsujących pozytywną energią spotkań przy łamaniu chleba pierwszych wspólnot apostolskich. Bywa oskarżana o oschłość i lakoniczność, która nie przewiduje spontaniczności, serdeczności, okazywania uczuć i porywów serca.
Czy tak jest rzeczywiście? Czy nie da się przeżyć głębokiego wzruszenia we współczesnej liturgii, a naszej miłości okazać bliźnim przez skromny znak pokoju? Posłuchajmy zatem jeszcze jednego autora, tym razem wybitnego filozofa i teologa pierwszej połowy XX wieku, Romano Guardiniego. W jego słynnym dziełku o duchu liturgii czytamy nieco właśnie na temat tej rzekomej niewrażliwości liturgii. To jest niesłychanie ważne. Myślę, że każdy, kto w ogóle się zajmuje liturgią, właśnie u Guardiniego znajduje takie fundamentalne drogowskazy. Kult liturgiczny w Kościele jest pełen głębokiej wrażliwości, pisze Guardini. Pełen mocnego, nieraz właśnie nawet namiętnego życia uczuciowego. Jak głęboko wzruszające są często na przykład psalmy, jaka tęsknota przejawia się w psalmie 41, pokuta w miserere, radość w psalmach pochwalnych, żywe uczucie sprawiedliwości w psalmach złorzeczących. Jakie napięcie życia duchowego mieści się między żałobą Wielkiego Piątku, a radością poranka wielkanocnego. Ale to liturgiczne życie uczuciowe jest nadzwyczaj pouczające. Ma ono momenty najwyższego wzruszenia, w którym wszelkie więzy zostają rozerwane, jak na przykład bezgraniczna radość w hymnie Exultet w Wielką Sobotę. Z reguły jednak jest ono umiarkowane. Serce przemawia silnie, ale równocześnie jeszcze mocniej wysuwa się naprzód myśl. Formuły modlitewne są obficie poczłonkowane w swoich częściach, pieczołowicie wzajemnie odważone. W ten sposób powstaje mimo głębokiego odczuwania psalmów umiarkowany nastrój liturgii. Liturgia jako całość nie lubi nadmiaru uczucia. Ono żarzy się w niej, ale jakby w jakimś wulkanie, którego wierzchołek stoi wyraźnie i jasno w chłodnym powietrzu. Liturgia jest uczuciem mocno ujętym w ryzy. Uświadamiamy sobie to szczególnie we mszy świętej, tak w częściach stałych, jak i w modlitwach na poszczególne dni. Wśród nich znajdują się prawdziwe arcydzieła najszlachetniejszej postawy duchowej. Ta powściągliwość modlitwy liturgicznej jest czasami tak silna, że najpierw sprawia wrażenie, jakby to był zimny twór myślowy. Aż przeżyje się dłuższy okres czasu w tym świecie i wtedy zauważy, jakie życie pulsuje w tych opanowanych formach. Romano Guardini patrzy zatem w głąb serca liturgii rzymskiej, która będąc na zewnątrz powściągliwa i trzeźwa, zresztą to jest słynne określenie, liturgia rzymska musi być trzeźwa, sobries, sobrietas, to jest słynna, trzeźwość. Nic się nie powtarza, wszystko krótko, krótko, krótko i idziemy do domu, prawda? To niektórzy tak oskarżają liturgię. Przypomnijmy sobie jednak właśnie tekst Brandstettera i spotkanie dwojga przepełnionych miłością cudownych osób, które powściągliwie i szlachetnie wyrażają najgłębszą uczułość. I teraz w kontekście tej powściągliwości spójrzmy inaczej na liturgiczny pocałunek pokoju, czyli znak pokoju. Widzimy, że liturgia obecnie nie przewiduje całowania się zewnętrznej czułości na znak pokoju. Ale czy rzeczywiście oznacza to brak serdeczności i czułości? Przypomnijmy sobie, jak mogły wyglądać pierwsze wspólnoty braci i sióstr Chrystusa u początków Kościoła. Można śmiało powiedzieć, ja jestem pewien, że były to grupy serdecznych przyjaciół, którzy wszyscy się bardzo dobrze znali i bardzo się miłowali. Znali się tak dobrze, że nie tylko wiedzieli, jak to się nazywa, ale jaką ma wrażliwość, kim jest. To jest ważny argument dla tych, którzy chcieliby na przykład wprowadzić szybko pocałunek pokoju, a nawet nie wie, jak się nazywa, prawda, osoba, która obok stoi. Do tego jeszcze wrócimy. Myślę, że gdyby dzisiaj taka grupa serdecznych przyjaciół odprawiała Eucharystię, nie potrafiliby się powstrzymać od takiego właśnie serdecznego gestu, pocałunkiem w policzek. Dla nich podanie sobie ręki albo skinienie głową mogłoby być zbyt powściągliwe, zbyt nienaturalne. Jednak jeśli taką grupę rozszerzymy o kolejne osoby, rozszerzymy o nieznajomych, obcych ludzi, wprawdzie braci w Chrystusie, wierzymy w to, na mszach świętych mamy takie osoby, są nieznajomi, bracia. Oni są psychologicznie nieznajomymi, możemy tak powiedzieć. To ta zewnętrzna serdeczność w sposób naturalny zamienia się w powściągliwość. Wrażliwy człowiek bowiem na widok osoby nieznajomej zda sobie sprawę z tego, że trzeba uszanować jego wrażliwość, wrażliwość tego drugiego człowieka. Ja nie wiem, jak on zareaguje, w jakim on jest usposobieniu wewnętrznym, czy on jest gotów na moją serdeczność. Prawda? Było w poprzednim wystąpieniu, panie profesor, za blisko podszedłeś, żeby nie podejść za blisko. To jest jego wrażliwość, jego granica. Może się przecież zdarzyć, że ta osoba odczyta serdeczny gest jako swoiste naruszenie jego osobowych barier,
jego przestrzeni prywatności, a nawet swoistej takiej, nazwijmy to, gotyckiej anonimowości, do której każdy ma prawo, wchodząc na spotkanie wierzących. Mamy takie osoby, prawda, na liturgii. Ja wolę siedzieć w ostatniej ławce, gdzieś tam schowany w bocznej kaplicy, tam mi jest dobrze. I niech nikt do mnie nie podchodzi, prawda, bo to jest moje prawo do przeżycia takiej właśnie gotyckiej, szlachetnej, intymnej bliskości z Panem Bogiem, do której druga osoba może mi ją zakłócić. I ta wrażliwość braterska, jak możemy odczytać także w dziele Guardiniego, stoi u podłoża liturgicznej powściągliwości, która nie jest zimna, ale naturalna i pełna respektu dla cudzej odrębności. Tutaj pokrótce dojdziemy do, pominę może świętego Tomasza, który tłumaczył, że właśnie to ten znak był na uroczystych mszach, nie na każdej, to też jest ważne, nie na każdej mszy chrześcijanie się całowali, na uroczystych. Nie na codziennej, a wytłumaczeniem jest nie tylko naturalność liturgii, która nie narzuca tego gestu do powtarzania aż do znudzenia, ale także teologiczne znaczenie świętego pocałunku pokoju. I tu przejdziemy do pięknej sceny. Noli me tangere, nie dotykaj mnie, mówi Jezus do Maryi Magdaleny. Nie dotykaj mnie, uciekaj. W takim tekście, który niedawno został wydany w liście okólnym Kongregacji do spraw Kultu Bożego pod tytułem Znaczenie rytualne znaku pokoju, nazwała tam znak pokoju pocałunkiem paschalnym. Co może oznaczać wyrażenie pocałunek paschalny, znak pokoju? Mam takie wrażenie, że w tym dokumencie pewne sformułowania pochodzą od mojego profesora Renato Dedzana, który jest konsultorem w kongregacji i on właśnie o tym jest przekonany, nam to opowiadał, pokazując, jak bardzo znak pokoju, pocałunek pokoju pierwszych chrześcijan był związany z tą sceną, ze sceną spotkania Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym przy pustym grobie. Pamiętamy ten epizod, gdy Maria Magdalena rozpoznaje Jezusa i woła Rabbuni, a potem Jezus mówi do niej: nie zatrzymuj mnie. Albo jeszcze w innym tłumaczeniu, właśnie po łacinie: nie dotykaj mnie. Prawda? Taki zimny Jezus, niedobry. W rzeczywistości ten tekst łaciński, taki oschły, noli me tangere, jest tylko formą, jest to tłumaczenie. Pamiętajmy, że każde tłumaczenie jest złe, zawsze. Tłumaczenia są zawsze złe. Mamy tekst oryginalny, który jedyny, który mamy, jest grecki. I w tym tekście to tangere, czyli dotykać, jest wyrażone słowem aptomai, które też oznacza dotykać, ale przede wszystkim oznacza ściskać, a nawet całować. Na szczęście tak to nie brzmiało, bo w greckim oryginale Jezus mówi do Marii Magdaleny zatem nie dotykaj mnie, ale przestań mnie ściskać, a nawet przestań mnie całować. Grecki czasownik aptomai oznacza obejmować, ale również całować. Zresztą po francusku jest podobna gra słów. Można powiedzieć obejmować i całować ten sam. Embrasser, prawda? Chyba. I pamiętamy też w Biblii pojawia się różne tłumaczenie tego ściskać i całować. Pojawia się bez przerwy. Albo w jednym Biblii tysiąclecia jest obejmuje, a w Biblii paulistów jest całuje. Pauliści mają większą odwagę tutaj. Biblia paulistów jest odważniejsza. A więc mamy tutaj relację bardzo głębokiej miłości, która trzymała tę rozkochaną kobietę przy pustym grobie, kiedy wszyscy już sobie dawno poszli. I ona najprawdopodobniej po prostu rzuciła się mu na szyję. Obsypywała pocałunkami, a więc mógł jej powiedzieć zupełnie naturalnie i czule: przestań mnie obejmować, przestań mnie całować. Dlaczego o tym fragmencie warto pamiętać, zdaniem tego mojego profesora, konsultora? Otóż twierdził on, że pierwsi chrześcijanie bardzo dobrze umieli dokonać czegoś, co dla nas jest trudne. Mianowicie całując na znak pokoju oblicze brata albo siostry, robili to ze świadomością, że całują Jego, że całują oblicze zmartwychwstałego Jezusa. Oni bardzo dobrze mieli taką uruchomioną optykę właśnie paschalną, zmartwychwstania. I tu wrócę do tego słynnego oskulatorium, bo ludzie, którzy całowali w średniowieczu właśnie zamiast oblicza bliźniego wizerunek krzyża albo Chrystusa, szli bardzo głęboko. Teologicznie znajdowali się głęboko właśnie w obszarze takiego nie jakiegoś skamieniałego szaleństwa rytualnego, tylko
powściągliwym wyrazem czułości ukierunkowanej na Pana. Był to znak uroczysty, którego nie powtarzało się na codziennej liturgii. Jakby go powtarzać, to zakłóciłoby się jego całą wymowę. Pominę tutaj historię o moich znajomych siostrach benedyktynkach, bardzo ciekawa. Na temat tego, one nie stosują codziennie znaku pokoju, mają go od święta, żeby go przeżywać lepiej. To jest taka dewiza benedyktyńska. Pijmy z weselem trzeźwe upojenie ducha. Spiritus się może komuś źle kojarzyć tutaj. Pijmy. W każdym razie chodzi o właśnie ducha wewnętrznego, prawda? Ducha liturgii, ducha świętego. Jakbyśmy to zrozumieli, to już jest inna kwestia. A więc jeśli na takich spotkaniach jak wasz kongres małżeństw, czy w innych małych grupach przyjaciół, rekolekcje do mojego kościoła, czy inne, serdeczny gest pocałunku będzie się sam narzucał, to czymś zupełnie naturalnym w innych okolicznościach, na przykład w niedzielę zwykłe, prawda, w zwykłych okolicznościach, bardziej nam będzie przystawała ta szlachetna powściągliwość, którą widzieliśmy w dostojnym zachowaniu Jezusa i Maryi w obrazie Brandstettera. Już nie będę mówił o tym, że jeśli we wspólnocie jedni się całują, a drudzy nie mają śmiałości, tworzą się podziały. Tworzą się podziały i to ten gest miłości, pokoju, jedności zaczyna stać się gestem podziału. Jemu wolno, mi nie wolno, prawda? Ja się nie znam z nimi, więc tutaj też trzeba mieć tą wrażliwość. A więc qui pro quo, coś za coś. Współczesny gest pokoju nie jest pocałunkiem, ale za to jest dla wszystkich, ale za to jest powszechny. Wierni bez specjalnych wybuchów serdeczności mogą przesłać sobie w pościągliwy sposób serdeczność duchową. I to jest zadanie, które chciałbym właśnie podkreślić w tym moim wystąpieniu. Przejść od zmysłów do wartości duchowych. Pominę kwestię pocałunków wymuszonych przez księży na ślubach, prawda? A teraz się możecie pocałować. To jest niepoprawne. Nie ma żadnego całowania się na ślubie. Są różne powody, prawda, dlaczego się nie całujemy tam na tych ślubach. Nie powinno się. Po pierwsze, bo się nie przewiduje. Po drugie, bo ta czułość nie musi być zaraz manifestowana. Po trzecie i po czwarte i po piąte. Nie wiem, może się jeszcze okazać, że panna młoda nie ma ochoty na całowanie albo jej pan młody może rozmazać makijaż. Więc my jako kapłani nie powinniśmy... Teraz się całujcie, bo nie, spokojnie, to nie jest wesele, nie jest jakaś piosenka gorzko, gorzko. A więc w ogóle trzeba pamiętać, że liturgia szanuje taką wewnętrzną naszą wrażliwość. Nie chcę, żebyśmy ją eksponowali wewnętrznie. I teraz na koniec kawałek filmu. Nie wiem, czy będzie coś słychać, ale to nieważne, bo to jest najważniejsze jest twarz. Film, który pokazuje właśnie pocałunek krwi Chrystusa. Gdy mowa o tym interioryzowaniu, tym uwewnętrznianiu swojego przeżycia, mamy do tego wspaniałą okoliczność, którą jest Eucharystia. Otóż właśnie w Eucharystii następuje ta sublimacja, podniesienie naszej zmysłowości na poziom mistyczny. I ja osobiście naprawdę tak przeżywam. Kiedy za każdym razem, kiedy jestem na Eucharystii i spożywam krew Chrystusa, nie mogę zapomnieć o tej scenie. Nie mogę o niej zapomnieć. Pamiętam, jak ona z jakim pietyzmem, z jakim szacunkiem, z jaką miłością, prawda, z jaką delikatnością i z taką bezradnością kładzie swoje usta na stopy swojego Syna i jest cała, można powiedzieć, ubrudzona Jego krwią na ustach. Zresztą średniowieczny teolog Jan Chryzostom mówi, że właśnie to się dzieje z naszymi ustami, które są skropione krwią Chrystusa. I pisze, prędzej ucieka nieprzyjaciel, gdy ujrzy już nie odrzwia skropione krwią, która była tylko obrazem, lecz rozjaśnione krwią prawdy usta wiernych, odrzwia świątyni poświęconej Chrystusowi. Ten pocałunek mistyczny
jest faktycznie obecny w Eucharystii i to, czy spożywamy ciało Chrystusa, czy dotykamy krwią, naszymi wargami Jego krwi, właśnie dzieje się to, ponieważ Eucharystia jest wejściem w pasję, jest wejściem w konanie zbawcze Jezusa. Kończąc, ostatnia minuta, co zabieramy ze sobą, mam nadzieję, z tego przedłożenia. Po pierwsze, przejść z poziomu zmysłów na poziom serca, czyli taka mistyczna szkoła liturgiczna. Po drugie, liturgia jako powściągliwy świat czułych gestów. Nie jest zimna, jest wewnętrznie rozogniona, taki jak właśnie ogień pocałunku, ale trzeba go odkryć, zanim właśnie zmysły dadzą się oszukać. Mamy różne pocałunki. Pocałunki uszanowania, pocałunki intymne i pocałunek święty. I ten pocałunek święty jest właśnie zadaniem. On trochę odcieleśnia zmysłowy pocałunek, ale naprawdę pozwala nam właśnie przez to, że właśnie tak jak Maryja nie mogła się rzucić na szyję Jezusowi w obecności obcych, musiała przeżyć tą radość, to spotkanie, tę czułość właśnie na poziomie głębszym. I my również możemy to przeżyć. Taki pocałunek, nawet kiedy się kłaniamy naszym braciom, kiedy podajemy im rękę, kiedy patrzymy na nich, to jest ważne, żeby też patrzeć. Nie damy. No, podaję rękę. Wszystko jedno komu, prawda? To musimy wykonać to z pełnym szacunkiem, z pełną głębią i wejdziemy wtedy właśnie w ten świat, o którym Guardini pisał, że to jest jak wulkan, który trzeba odkryć. Bardzo dziękuję. Thank you.